ubiegłym tygodniu odbyło się jedno z ostatnich spotkań Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. etap prac związanych z powstaniem pomnika. Czeka nas jeszcze jeden wyjazd do Szymanowa, do miejsca, gdzie pomnik jest odlewany. W ciągu 2 tygodni musimy pojechać. Pan Sobisz, rzeźnik szlemborski, autor pomnika, jedzie tam na 3 dni pod koniec miesiąca i tam będzie przez 3 dni pracował wspólnie z tą firmą, żeby wszystko jakby wypucować, żeby pomnik przyjechał do Lęborka naprawdę w stanie już godnym oddania, poświęcenia. Na finiszu prac napotkano na spory problem. Mimo zapewni, że nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, w styczniu okazało się inaczej. Ale dzięki pracy członkom komitetu udało się wszystko prawnie uregulować. Jestem wszystkim bardzo wdzięczny, nie tylko członkom komitetu, ale również wszystkim, którzy kupili cegiełki i którzy nas jeszcze wspomagają. Ostatnia zbiórka pieniędzy przewidziana jest na początek maja. Natomiast odsłonięcie pomnika planowane jest na 18 maja. Poświęcenia dokona biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Uroczystość będzie poprzedzona mszą świętą o godzinie 17:00.